Poznań, po Lublinie, a potem będzie Łódź, potem znowu Warszawa. Przepraszam, bo chciałem powiedzieć, podziękować panu profesorowi za przyjęcie właśnie to, że mamy możliwość pokazania wystawy. Jeszcze chciałem powiedzieć ważną sprawę. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii u pana Stefana Gierowskiego, robił wielką 71. I to jest miłe, bo jest dużo osób z tej pracowni. Każda z tych osób jakoś działa sobie w różnych stylistykach, więc to jest też taka aktywność, może wyniesiona z tamtej galerii. Oczywiście potem się dodaje własną ideę głęboką, która tutaj jest. No, dla mnie jest sprawa bardzo prosta. Oglądam obrazy, które, a znam pana Macieja twórczość od wielu lat, bo jest to postać znacząca w polskim malarstwie. Oczywiście jest opis w katalogu, wszystko o co chodzi, ale dla mnie jest to tak, że są dwie przestrzenie, zewnętrzna i wewnętrzna. Przyjmując różne teorie, to może przestrzeń może być psychologiczna lub magiczna, więc tutaj chyba jest taka sprawa, lub jest to żywioł. Więc tak odbieram te obrazy i tyle mam do powiedzenia, resztę ma mistrz do opowiadania. I witam panią dyrektor oczywiście u mnie, która jest drugi raz u nas, więc bardzo gorąco pozdrawiam. Proszę państwa, chciałbym podziękować oczywiście za tak liczne przybycie na moją wystawę. Chciałem też podziękować za możliwość zorganizowania tej wystawy. Muszę powiedzieć, że 20 kilka lat miałem wystawę indywidualnych w Warszawie. To jest po 24 latach wystawa. W związku z tym ona jest też specyficzna, bo ona tak jak w figurce pokazuje jakiś dorobek dość długiego okresu, czyli tak mniej więcej z ostatniej dekady, która właśnie minęła. I właśnie interesowałem się dwoma takimi problemami, że tworzyłem takie obiekty malarskie i także malowałem takie tradycyjne obrazy, tradycyjnie pojęte obrazy takie sztandarowe, które też jakby pokazują inny temat. Ja w ogóle uważam i pokazałem to na jednej wystawie. No, w tej chwili uważam, że taka linearność to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że to musi jedno z drugim, że musi być ta wystawa taka jakaś wyczyszczona. Myślę, że dzisiaj artysta może sięgać po różne środki, jeżeli chce, dostosowane do tych treści, które chce przekazać. I tutaj akurat w tych pracach jest taki ładunek emocjonalny, a tam jest refleksja w tych obrazach, takiego zanotowania codzienności. I zaczęło się od tych małych obrazków 30x30, które robię co roku 9 sztuk i one, to jest takie zanotowanie różnych wydarzeń w moim życiu i to szczególnie dotyczy takiego prywatnego życia mojej rodziny i tak dalej. A tutaj jest takie syntetyczne też ustosunkowanie się trochę do rzeczywistości, bo te obrazy mają na tytuł presję, no i to jest też, my wszyscy ulegamy tym presjom, z różnych stron do nas docierają, także jest to takie też jakieś uwolnienie emocjonalne dla mnie, bo sprawia mi to też pewną ulgę, jak zrobię taką presję. Co mam do powiedzenia na ten temat. Jest katalog, w katalogu jest artykuł na ten temat pani Hanny Kostolowskiej, taki dość wnikliwy, także też można ten katalog nabyć, tak? Dostać, nabyć, no po prostu jest dostępny. No i tyle, dziękuję bardzo jeszcze raz. I zapraszam na wino, czy już jest tak? Schowany.